Gdybym wycelował bronią w lustro i pytał, czy mówisz do mnie, to jaki byłby to film? Na podstawie tylko takiego kadru, sceny. Taksówkarz. Dobrze. Tak, i to będziemy dzisiaj robić. Ja będę wam pokazywał kadry z filmów. Po jednym kadrze z każdego filmu. Przygotowałem 12 przykładów. Niektóre są trudne, niektóre są ciężkie. Są filmy, które niekoniecznie widzieliście. No, więc super. Wtedy... Nie. Takie są może dwa filmy. A to są tak ikoniczne. To są tak ikoniczne sceny, że na bank... Kojarzycie, mimo tego, że nie widzieliście. Od razu tutaj rzucę wymówką. Niestety, ale w przeciwieństwie do obu panów siedzących tutaj po mojej lewej, mam zdecydowanie gorszą pamięć do nazwisk i do nazw wszelakich tytułów. Tak więc jak dyskutujemy na tematy związane z popkulturą szeroko pojętą, to okazuje się, że ja znam wszystkie piosenki ze słyszenia, ale na przykład nie pamiętam ich tytułów i niestety pewnie będzie to podobnie. I nikogo robi wtedy tak. Jak się nazywa ta piosenka, co było tak? Na. Tak, dobrze. Iść prawo, la luna, la luna. La luna, la luna. La luna, jak się nazywa la luna? Nie wiem. Kiedy ty śpiewasz? Dobra, lecimy. Wymówki. Wymówki, wymóweczki, zaraz mi tutaj pewnie ktoś napisze, że od razu... Jeżeli ktoś nie zrozumiał tego, co teraz omawialiśmy, no to oczywiście odgadujemy film po jednym. W każdej jednej scenie. Dobra, scena numer jeden. Film dość stary. Nie wiem akurat, czy go widzieliście, ale to jest najbardziej znana scena z tego filmu. Dość drastyczna. Tyle wam mogę powiedzieć. Aczkolwiek uważam, że kinomani powinni wiedzieć. Kojarzy wam się coś ta... scena? Nie. No często w jakichś mashupach jest wykorzystywana. Mogę wam powiedzieć, że ta scena kończy się tak, że ta brzytwa trafia ostatecznie na gałkę oczną i przecina je. Ale w tym filmie, jeżeli mogę coś podpowiedzieć, jest dużo takich scen, które niekoniecznie mają jakiś sens. To powinno dość dużo podpowiedzieć. I to jest film przedwojenny. Nie wiem, poddaję się. No to na pewno nie jest psychoza. Dobra. To na pewno nie jest psychoza. Nie, to nie jest. Też od razu pierwsze, co mi przyszło do głowy, to psychoza, ale, to nie ma to jest sceny. Film, przy okazji którego... ja też pauzuję. Produkcji... to jest film, wcześniej. Przy którego produkcji udział brał Salvador Dali, to jest pies andaluzyjski. Ja oglądałem psa andaluzyjskiego. Ja nie oglądałem. Tylko, że oglądałem go dawno temu. Ja też jakiś czas temu. I widzicie, i tak się zaczyna edukacja filmowa z krzywym. Dzięki temu możemy się wszyscy dowiedzieć, że pies andaluzyjski to film wart uwagi. Warto byłoby go zobaczyć. To jest Bunu, ja nie widziałem. Bodajże i Dali, jakoś tak. Dobra, numer 2. To jest spoko. I tutaj już zaczyna się troszeczkę łatwiej. Dobrze. To jest fajne. Ale ten film dawno nie był przeze mnie oglądany. Ja oglądałem ostatnio, odświeżałem sobie. Jeden, bardzo dobrze oczywiście. I gdyby nie to, to pewnie bym nie skojarzył. Bardzo, bardzo fajny film. Lecimy do rundy numer 3. O kurczę. To jest film, który na pewno widzieliście, ale stwierdziłem, że wezmę scenę, która niekoniecznie jakoś bardzo wiąże się z ogólną fabułą. Tak. Ciekawe. Aczkolwiek mam pewne skojarzenia. Ten film, jeżeli dobrze pamiętam, rozpoczyna się na tym cmentarzu i kończy na tym cmentarzu, a w międzyczasie dzieje się pewna historia. Czy ja mam skojarzenie, aczkolwiek wydaje mi się, że po prostu to są nakładające się obrazki. Nie wiem, czy mam dobrze. Serio. Próbuję dostrzec jakąś znaną. A czy twarz, ogólnie rzecz biorąc, ja wiem, jaki to jest koncept. Ale niech Nikodem tam najpierw napisze, ja ten koncept dopiszę, ty mi po jeszcze mam rację, dobra? Dobrze. Nie wiem, Forrest Gump tutaj dałem, ale koncept jest taki, że ogólnie ten gość, który stoi przed krzyżem, to jest bohater, który w filmie jest zdecydowanie młodszy i on na sam koniec przychodzi oddać hołd jakiemuś bohaterowi. Czemu to zmazałeś? Nie. Zostaw. No ja też mam Forresta Gumpa, tak? Właśnie o to chodzi, ale to nie jest chyba Forrest Gump. To nie jest Forrest Gump? No. I bardzo dobrze mówisz, jeżeli chodzi o ten koncept, bo... Ja wiem, ja ten film na pewno widziałem, to jest... Za chwilę do tego pana przyjdzie jego małżonka tutaj stojąca i on poprosi ją, żeby ona mu potwierdziła, że był dobrym człowiekiem, że zasłużył na to. Kurczę. A oto, znaczy, bo pewien aktor, postać grana przez Toma Hanksa w tym filmie, mówiła mu... Zielona mina. Zasłuż na to. To jest...
Szeregowiec Ryan. A to jest Szeregowiec Ryan, faktycznie. Ja nie oglądałem Szeregowca. To jest w zasadzie, to jest podstarzały Matt Damon, teoretycznie. To jest tak, okej, okay, dobra. Kurde, no. Dobra. Takie przykłady właśnie na myśli, że film na znacie, mojej, ale scena jest mało słabo kojarzona. No bo jest, Tom Hanks, dlatego, no. Bo jest Tom Hanks, dlatego się pojawiło to w głowie skojarzenie. Dobra, lecimy dalej. Cztery. No nie, no to jest... To jest chyba najbardziej znana scena z tego filmu. Tak. Jedna z najbardziej znanych. Widać, podpowiem, Pesciego. Tak. Jest tak. Też Ray Liotta, który bodajże niedawno zmarł chyba. Zmarł dwa lata temu chyba. No to jest proste. What's so funny? Tak mniej więcej to było, nie? You fucking funny? No, sorry, przepraszam wszystkich tych, którzy się poczuli teraz zbulwersowani tym śmiechem, ale to ma próba imitacji tego, co miało miejsce. Tych filmów gangsterskich powstało tyle i one wszystkie mi się mieszają. Gościu, musisz. This is classic. Ja wiem, że to jest klasyk. Tylko teraz jadę tymi tytułami kina gangsterskiego. Może ci pomożemy. O, la luna. Tak, no. Kiedyś jeszcze taka jedna piosenka, którą ostatnio mówię bardzo często. To są Chłopcy z Ferajny? Czy nie, nie. Chłopcy z Ferajny. A słuchaj, tak rzadko bierzesz udział w quizach, że musisz się nauczyć. Najpierw zapisujesz, a potem mówi. No, bo może ktoś jeszcze się zastanawia. To są Chłopcy z Ferajny. Tak, Goodfellas, Chłopcy z Ferajny. Dobrze, prawidłowo. Dobra. Lecimy jest, dalej. Drugi punkt. Tak? Dwa punkty. Tak, 2-2 jest. Proszę bardzo. To jest najbardziej znana scena z tego filmu. Bodajże jest na samym końcu. Skurde. Teraz mogę pomylić. Albo pianist. Zapisz sobie. Okay. Ja już też zapisałem. To jest, podkreśliłem. Na albo 100% piękne, to nie jest pianista. Czyli Piękne życie. Nie, Adam ma dobrze. Lista Schindlera. Jezus, jasne. Schindler's List. No. Tak, kurczę. Czyli Adam wychodzi na prowadzenie. Ajajajajaj. Mamy jeszcze 7 przykładów. Lecimy. To jest proste. To jest proste. Hołd też dla Moniki Bellucci. No nie zapisujcie, no. Nie no, trzeba zapisać. Misja Cleo. A, Misja Kleopatra. I teraz Cleo zaczyna śpiewać o MediaMarkt. Piękne. A Jezu, Boże. Musiałem skumać przez sekundę, o co chodzi. Ej, a ten, no. Jaki jest taki klasyczny cytat Moniki Bellucci z tego filmu w polskim dubbingu? Cezarzy. Cisza! Tak, cisza chyba, no. Chyba cisza. A proszę, jaka miła niespodzianka. Dosyć! Jak strzała wypadłam z pałacu. Nawet nie miałam czasu się przebrać. Ale coś jeszcze. Ale właśnie na to maj. Jest, ale to jest... Ale nie, to nie, nie, to jest kąt. Ale właśnie to jest najgorsze, bo ona gra w tym filmie i jest tam kultowa, ale żebym miał sobie przypomnieć jakąś taką... Taki charakterystyczny dialog z jej udziałem, to będę miał problem. To będę miał problem. A ty? Nie będziesz miał problemu? Widzę, że też się, kurde, no. Zakopałeś teraz po... Z krokodylami tam ta scena jest. Jest ten, jak mówi do tego, do Cezara. Gimikis? To jest Gimikis? Ale jeszcze jest, jak mówi... jak mówi Cezarze, ten pałac ma 200 sypialni i tak dalej. A to jest na samym końcu filmu. Nie mogę się doczekać, żeby zbadać wszystkie zakamarki. Ten pałac jest ogromny, Cezarze. 662 sypialnie. To może trochę potrwać. Ale po drodze były jeszcze jakieś sceny właśnie. I to jest najgorsze, że tam jest ta scena przecież, jak ona mówi do rozlicza Nubernabisa, tak? Tak. Z tego, że nie zrobił na czas na początku filmu, jak tam go gasi, gnoi i tak, miesza go z błotem. W której się później babrają te aligatory. No, ale właśnie o to chodzi, że to ona jest kultowa, ale ciężko mi sobie przypomnieć jakiś konkretny tak dobry film. Myślcie, co robią Kleopatra i Sezam? Cezar. Jak myślisz, co robią Kleopatra i Sezam? Cezar. Cezary. Cezary. No i widzisz, ale to... Nawiązanie do pazury, nie? To są opisowe rzeczy. Tak, dobra, lecimy dalej. Numer 7. A, no dobra. Ostatnio ten film sobie odświeżałem. Chyba widziałem go 9 raz. Jest absolutnie genialny. Jest genialny.
To jest film, który znajduje się w Biblii. Jakby to powiedzieć, specjalistów od Dalekiego Wschodu, może tak. Okej. Nie widziałem. Ale no, nie. Na ja wykładzie, podaję, przepraszam, ale podczas moich zajęć z historii Japonii dostałem to jako rekomendację obligatoryjnie do obejrzenia ten film mojej pani doktor. Wspaniały. Lost in Translation, tak, między słowami. A, nie stary, o Jezus Maria, człowieku, nadrabiaj czymś prędzej. Musisz, to bardzo dobry film. Dobra, no czyli to... dwa punkty przewagi Adama, co? 5-3. Dobra. Daj coś, co ja widziałem, co Adam nie oglądał. Nie wiem, zobaczymy. Nawet nie pamiętam, co jest następne. Runda numer 8. To jest jedna z najpiękniejszych scen, uważam, z tego filmu. Dość symboliczna też, bo padają przy tej okazji dość... Piękne słowo bym powiedział po prostu. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to jest oczywiście Brad Pitt, a obok jest Kate Blanchett. Bo niekoniecznie ten, którego można tutaj poznać. Kate Blanchett, dobrze mówię. Tak, Kate Blanchett, tak. Galadriela. Put up your sword, Galadriel. To jest stary film, nie? Down. No, dość stary. Down. To jest jeszcze Jennifer Aniston, czy już Angelina Jolie? To jest już Angelina Jolie. Już Jolie, no. Najgorsze jest to, że nie pamiętam tytułu. Jestem bardzo ciekawy tego, jak będą wypadać wasze wyniki, więc dajcie znać w komentarzach koniecznie, jak wam pójdzie dzisiejszy quiz. Zaliczycie, jeżeli powiesz mi, co się dzieje w tym filmie. Nie, dawaj. Krecha? Tak. Oglądałeś ten film na bank. Na 100%. To jest ciekawy przypadek Benjamina Buttona. Kurde, wiedziałem, tak. Dodaj do środka. Ja nawet przecież układając planszę... Oni w tym momencie mówią, że oczywiście, chcą że siebie zapamiętać takimi właśnie, bo się takimi, spotykają tak. W tym samym wieku. W tym samym wieku mniej więcej, mentalnym, fizycznym. Tak. Aż mam łzy i ciary, kiedy to był dobry sobie film. Przypominam bardzo tę dobry scenę. Jako ja miałem problem taki, że nie zapamiętałem z tego filmu Cate Blanchett i przygotowując te wasze kółko i krzyżyk, jak sobie oglądałem jakieś prawdopodobne połączenia między aktorami, to właśnie natrafiłem na Cate Blanchett i Brada Pitta i tak sobie myślę, kurczę, Benjaminie Buttonie, jak? Aha, no. Więc ja nawet, mignęło mi to i koniec końców nie skojarzyłem, nie zapamiętałem nic z tego filmu. Dobra. Bardziej się skupiłem na Bradzie Pitcie tutaj. Runda numer 9. Nie denerwuj mnie, ale przecież to jest... Ja wiem, co to jest za film, tylko jak on się nazywał? Hi, Mark! Ja wiem, najgorszy... Najgorszy film rzekomo w historii. James Franco robił It's nawet... It's bullshit, I did not either. Robił Disaster Artist, się nazywa ten film. I myślałem, czy nie dać Disaster Artist, czy oryginału. No, masakra Nikodemek. Z pamięcią widzę, że problemy są. A ciekawostka jest taka, że bodajże teraz jest kręcony remake. Jest wersja polska? Sequel? Nie, po prostu remake. Ten film kręcą tak jakby jeden do jeden. Okay. Polski tytuł, czy angielski jest w obiegu? Co? Nie, angielski jest. Angielski jest w obiegu. I Bob Odenkirk będzie grał... Tomiego Wiseau. Polaka tak naprawdę. No. Tak. Tomiego Wiseau. Anyway, how is your sex life? Ojej, polecamy wam. Jeżeli chcecie się dobrze pośmiać, to sobie zobaczcie ten film. Tak, i bierzcie to wszystko z dystansem, co się dzieje w tak, oczywiście. I zwracajcie uwagę na dialogi i tak dalej. Tak. It's bullshit. I did not hit nie her. Wiem. I did cool. not. Przecież nawet razem oglądaliśmy. No nie, tak, ja wam to puszczałem. Oh, nie pamiętam nazwy. Nie pamiętam. The Room. Czy nie honory? The Room. Nie skojarzyłbym. Ojej, wspaniały. No i tym samym pies pogrzebany. Już czekałem, że dam... Zibel. Jeszcze trzy... Ale z widzami jeszcze rywalizujesz. 6 masz. 7, to był 7 punkt mój, no. Dobra. Cofnij, policzymy. To masz raz, już 4 punkty przewagi? 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, już tak. Ja już wiem. 7. 7, dobrze. Super. Dobra, runa numer 10. Mm. No dobra. To jest proste. To jest naprawdę proste. To nie jest jakaś wyszukana scena. Mógłbym bardziej wyszukaną scenę znaleźć.
Macie dobrze obaj. Jeszcze lot na kukuł. One flew over the cuckoo's nest. Cuckoo's nest. Okay. Przepiękny film. Przepiękny. To tyle, że nie zapomniałem tytułu tym razem. Dobra, nie pamiętam co było dalej, ale wiem, że będzie jedno bekowe. A nie, dwa bekowe będą. To jest Julian Nagelsmann. To nie, słuchajcie, to nie jest quiz piłkarski, bo może to nie jest Nagelsmann. Ale zwróćcie uwagę bardziej na... Na tło. Na tło. No ja wiem, to jest, wiem co to jest. Mogę bym powiedzieć, że to jest aktorka, jak chcecie. Chcecie wiedzieć? To jest Whoopi. To jest Whoopi Goldberg, Whoopi, tak. Whoopi. I ten film ma całą plejadę naprawdę świetnych aktorów. Tak. I Julian Nagelsmann nie jest jednym z nich. Julian Nagelsmann jest, tak, tak. Tak, ale pamiętam, to piękna scena. Tak. Plejada aktorów, to jest komedia, zakładam. Tak, jak to jest, tak, 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 to jest... tak. To jest świetny film, to prawda. To jest... Ej, a jak się nazywa ten aktor, który stoi za jego plecami, za plecami Nagelsmanna? Nieznany aktor? Nie, czy raczej nie, bo to jest tak chwilowy... Tim Allen wygląda, ale to nie jest Tim Allen. To jest taka tak krótka scena, że... Lata 90. czy nie? To są przełom lat 90. i początek XXI wieku. Taki, no. Taki z 2004. Ale to jest jakaś komedia, która miała plejadę aktorów. Tak, nawet pewna postać z Monty Pythona była dość kluczową postacią. Tak, to prawda, była tam postać. Była też postać z takiego znanego brytyjskiego filmu komediowego, który doczekał się wielu jakby ikonicznych momentów. No przede wszystkim serial, w popkultur- film dwa razy. Które przeniknęły do popkultury. Nie tak, jest tak. Austin Power. Nie, nie będę przedłużał. Na koniec ma koncert Smash Mouth. To jest Wyścig Szczurów. I tam grał John Cleese, Rowan Atkinson. Nie oglądałem tego. Nie oglądałeś? Chłopie, jak nie widziałeś tego filmu, ten film jest genialny. To jest obowiązkowe do zobaczenia. Jeżeli wy lubicie klimaty absurdalnych komedii, to możecie sobie zobaczyć. A co to też ma podobny koncept co Wyścig dookoła świata? Coś takiego? Nie, nie, oni się ścigają. O hajs, nagrodę rywalizują. Muszą przebyć drogę w Stanach. Tak. I nie, ty... obejrzyj sobie, bo tak. Naprawdę... Dobra, i ostatni akcent. Już nie... Jak nie będziecie mieli, wszystkim do ciebie się kieruje punktu, to się obrażam, naprawdę, bo to jest absolutne easy. No dobra, to jest... Tylko to jest trudne, bo... Ach. Ale ja nie wiem, które! No to nie, no to jest absolutne... Nie, to trzeba wiedzieć dobrze, trzeba dać dobrze. To musi być konkretna część tego filmu. Ale ja nie pamiętam, czekaj, która była... Oczywiście która? Chyba nie muszę mówić, że wybrała drogę po prawej stronie ta aktorka, ta postać. To jest chyba jedynka. Ja daję dwójkę. Dwójka była w zamku. Jedynka jedna... Jeden punkt zgadniacie, w sensie, no Nikodem ma dobrze, to jest jedynka. Jedynka, bo to okay. Jest na bazie krzyku. Tak, no, tak, okay, okay. Ten. Kurde, to jest genialne. Tam, czemu tego już nie produkują? To jest ta scena, że ona podbiega... Staje, jest safety dead i biegnie w stronę. Tak. Kurde, tak. Piękne. A później ją przyjeżdża ojciec. Tak. Nie wiadomo w jakich okolicznościach. Ojej, piękne. Tak piękne. Było. No, to tyle. Dajcie znać, ile wy mieliście punktów. Tak. A to jest... Kto to jest? To jest Pamela? Nie. To nie jest Pamela. Nie, Pamela grała w Trójce. To nie jest Faris. Pamela była na chwilę w Trójce. A Carmen Electra to nie jest? Nie. Nie. Carmen Electra jest w jednym... W czwórce. W czwórce jest. Carmen Electra jest w czwórce, tak. Okay. Tak. Tak, no to tyle. Słuchajcie, dajcie znać, ile mieliście punktów. Tak, wszystkim prosimy was o łapy w górę. Jak mogłem tego Benjamina Buttona? No. Ja mogłem tej listy Schindlera nie ogarnąć. Listy Schindlera, ale jeszcze coś miałeś takiego. Benjamin Button i lista Schindlera. The Room nie ogarnąłem. Ale to tam... Skandal, moim zdaniem. Zapomniałeś tytuł po prostu. Dobrze, dziękujemy. Pamiętajcie, łapa w górę. Siema. I tyle. Do zobaczenia. Do następnego.